Dzień dobry, proszę Państwa. Mówi Bekselala. Od dłuższego czasu zastanawiałam się, jaką by tu prowadzić działalność w mediach, bo aż mnie po prostu roznosi, żeby coś robić artystycznego albo nie wiem, no doradczego może. No w każdym razie coś bardzo chciałabym robić. Piszę wiersze, ale nie za bardzo mam gdzie je publikować. Mam w głowie dużo różnych pomysłów i nie mam co z nimi zrobić. I koniecznie gdzieś po prostu muszę zaistnieć. A nie chce mi się robić fryzury, nie chce mi się malować, nie chce mi się sprzątać, żeby tło za mną było jakieś ekstra. I nie wiedziałam po prostu, co tu wymyśleć. No i teraz wiem. Będziemy nagrywać słuchowisko. To się teraz nazywa podcast, ale generalnie to jest takie słuchowisko radiowe, tylko teraz będzie w internecie, no to nie radiowe. To będzie takie słuchowisko, które będzie można sobie odsłuchać w czasie sprzątania, jazdy samochodem, chodzenia, w czasie spaceru, w czasie biegu. Jeżeli ktoś da radę, to też może tego słuchać. No i ja, Bekselala i moje koleżanki będziemy dla Państwa nagrywać takie różne audycje i słuchowiska. Na pewno będą ciekawe. No i o czym to będzie? To już z tytułu można się domyśleć, o czym to będzie. To będzie testowanie. Są testowane na rynku różne produkty. Widziałam jedzenie, słodycze często widzę, że są testowane. Chyba kosmetyki też widziałam. Jakieś zabawki. A my będziemy testować sposoby na szczęście. Bo jest bardzo dużo dostępnych na rynku poradników. Jest bardzo dużo audycji, jest bardzo dużo osób, które wiedzą, jak to zrobić, wiedzą, po prostu doradzają innym, bo wiedzą, jak innym pomóc i co inni powinni zrobić. I my to będziemy wszystko testować. To znaczy, przyznaję, że może nie będziemy tak na biegu tego robić, bo już część rzeczy mamy przetestowanych, więc to będziemy je omawiać. Ale również jakieś takie szybkie sposoby, na przykład na osiągnięcie spokoju. Widziałam, jakieś tam są ćwiczenia oddechowe. No to będziemy też to robić bezpośrednio w audycjach. Oprócz tego będziemy rozmawiać o takich sprawach dotyczących bezpośrednio postrzegania świata. Jak my ten świat postrzegamy. Jak postrzegają go inni ludzie, co nas bulwersuje, takie rzeczy po prostu dyskusyjne, o których no, my będziemy sobie tu rozmawiały, może czasem nawet będziemy miały różne punkty widzenia, no i będą również mogli dyskutować nasi komentatorzy. Powiem, że tak, na początek nie będziemy włączały komentarzy, ponieważ my jesteśmy bardzo delikatnymi istotami i boimy się hejtu, ale z czasem, gdy my już okrzepniemy i gdy będziemy takie pewniejsze siebie, to włączymy te komentarze i wtedy bardzo poprosimy o pisanie o tym, czy się z nami zgadzacie, czy nie i co wam... I o czym zrobić audycję, co wam tam się u nas podoba, czy nie podoba, ale na razie nie. Na razie my po prostu musimy tak okrzepnąć w tym wszystkim i dopiero wtedy będzie można do nas pisać. Przepraszamy, no ale takie jesteśmy. Cóż zrobimy? Na początku jeszcze, o właśnie, już był taki pierwszy początek, teraz będzie drugi początek. To tak chciałabym powiedzieć o tym, jak powinien wyglądać dobry podcast. Bo ja czytałam dużo rzeczy, jak powinien wyglądać dobry podcast i co jest do niego niezbędne. Więc do dobrego podcastu przede wszystkim potrzebny jest dobry sprzęt, czyli no przede wszystkim dobry mikrofon. Nie mam tego. Koleżanki chyba też jakichś takich wypasionych mikrofonów nie mają. Ja mam mikrofon, on się nazywa krawatowy. To przeczytam Rode SmartLav Microf.
tak on się nazywa, mam przypięty do sukienki i nagrywam. Oprócz tego mam telefon. Telefon no, nie jest zbyt drogi. Chyba, nie wiem, 1100 zł teraz widziałam. Kosztuje taki telefon. Mam też tablet, ale ten tablet to będzie tak służył głównie nam do rozmów, gdy będziemy łączyły się przez jakiś messenger, bo póki co to on w ogóle jest niekompatybilny z mikrofonem i niczego na nim nie mogę nagrywać. Koleżanka jedna dysponuje chyba komputerem jeszcze. Ja też może dysponować komputerem, także jakoś będziemy sobie radzić. Na razie to tak robimy amatorsko. Na pewno głowy mamy profesjonalne, bo mamy w nich dużo wiedzy, dużo informacji. A jeśli chodzi o sprzęt, sposób nagrywania, to z czasem ogarniamy to. Jeśli chodzi o mnie, to ja na przykład jeszcze nie umiem montować filmików, także będę musiała mówić tak ciurkiem i to wszystko puścić, ponieważ nie umiem później wyciąć jakichś niepotrzebnych momentów. Nie umiem również robić liter na obrazku, na stronie tytułowej i dlatego ja napisałam sobie tytuł flamastrami i sfotografowałam i ten tytuł, jak możecie Państwo, drodzy słuchacze, jak możecie zauważyć, to jest Testerki Szczęścia i to dokładnie właśnie o tym będzie ta audycja. I jeszcze nie umiem wkleić muzyki na początku, właśnie, najważniejsza sprawa. Ja na początku tej audycji miałam zrobić muzykę i nie umiem jej wkleić, to ja może coś zanucę. Na 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 na. Tak, to właśnie była ta muzyka, która powinna być na początku i której ja nie umiem wkleić, więc ją zanuciłam. Przyznaję, że tak, zespół się zgadza, miała być inna piosenka, ale zapomniałam. Miało być Happy People. Zapomniałam melodii po prostu, a ta melodia, którą zanuciłam, to zawsze mi siedzi w głowie, więc mam ją tak pod ręką. Dlatego właśnie zanuciłam. I jeszcze proszę Państwa, proszę słuchaczy drogich, jest niezbędne do nagrywania audycji podcastu wyciszone pomieszczenie. Też tego nie mam. Nie wiem, kiedy będę miała. Może jak wrócę do domu, to w pracy takie u nas są wyciszone pomieszczenia. Może pomyślę, żeby mogła tam przyjeżdżać w weekendy i z niego korzystać. W tej chwili jestem na wakacjach w Kościelisku. Mieszkam w takim średniej wielkości apartamentowcu. Tu wchodzą ludzie po klatce. Słychać deszcz za oknem. Słychać ptaki. Słychać czasem jakąś taką spawarkę, czy to jest, nie wiem, palnik jakiś. Nie wiem, no coś takiego w każdym razie z metalem i z iskrami. Podjeżdżają czasem samochody. Słychać ludzi rozmawiających. Oprócz tego jeszcze no będzie tak, z takich rzeczy nieciekawych, których nie powinno być w podcaście. Będzie dopóki się nie oduczę tego nawyku. O, teraz było właśnie. Odruch, który zauważyłam dopiero jak nagrałam. Także będzie. Będzie pociąganie nosem. Nie mam kataru, ale mam taki tik nerwowy. Także no to będzie. Będzie też o coś, czego nie powinno być. O, siorbanie. Przełykanie będzie również jedzenia, bo ja mogę zgłodnić w trakcie. O. Także to będzie. Oprócz tego będzie przewracanie kartek, bo ja tu mam takie notatki mam porobione. No i będzie taka krępująca cisza, bo czasem będę szukała w głowie, co powiedzieć dalej. No ale mnie wolno,
bo póki co jestem amatorką. Możliwe, że za jakiś czas już uznam, że jestem profesjonalistką. No i wtedy nie będzie wypadało. Tak, o, jeszcze tak, takie wzdychanie przed chwilą było. Jeszcze będzie występowało również. Teraz może opowiem o swoich kwalifikacjach, bo tu powiedziałam, że dużo mamy w tej głowie, dużo ciekawych rzeczy. Ja, koleżanki, które będą tu razem ze mną nagrywały audycję. Nie chciałabym teraz, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo humorystycznie i bardzo niepoważnie, bo sprawa jest poważna, bo szukanie szczęścia jest poważną sprawą i przeważnie szukają go ludzie, którzy szczęśliwi nie są, bo po co szczęście komuś szczęśliwemu? I to nie jest absolutnie naśmiewanie się z niczyich tragedii, z niczyich poszukiwań, bo ja sama jestem w tej sytuacji, ale ja mam poczucie humoru. Ja po prostu nie mogę. No ja nawet czasem, gdy jestem smutna i płaczę, to ja za chwilę po prostu znajduję jakieś takie zabawne sytuacje. O, słucha dziecko za oknem, ale to nie moje dziecko. Krzyczy mamo. Prawdopodobnie ktoś na drugim piętrze. Jest. No w każdym razie proszę tego nie odebrać. Nie odbierzcie tego źle. To w jaki sposób do tego podchodzę? No podchodzę w sposób poważny, ale uśmiecham się. No lubię się śmiać czasem. Płaczę i śmieję się. Taka jestem. Więc jeśli chodzi o moje kwalifikacje takie do poszukiwań szczęścia, no to chyba podstawową kwalifikacją jest to, że ja pracuję w korporacji. No to już wiele mówi, prawda, korporacja. No korporacja źródło nieszczęść ludzkich. Ja powiem tak, przez 12 lat byłam takim trybem w maszynie, takim popychlem. Po 12 latach mnie doceniono, więc jest jakiś plus. No, po 15 latach nawet dostałam nagrodę. Po 12 miałam awans, tak? Po 15 miałam nagrodę i w ogóle nasza korporacja jest taką korporacją propracowniczą, więc mamy dużo inicjatyw, bardzo wspiera pracowników. I na przykład wspiera w ten sposób, że mnie na przykład wsparto w ten sposób, że dołożono mi różnych obowiązków, zwiększono mi ilość podwładnych i to wszystko jest powiedziane, że to dla mojego dobra. Dla mojego rozwoju, żebym ja się mogła rozwijać, to jakiejś nowej wiedzy się uczę, mam nowe obowiązki, po prostu czasem nie wiem, w co ręce włożyć, ale to jest wszystko dla mojego dobra i tak długo tego nie mogłam przyjąć, że rzeczywiście dla mojego dobra, bo siedzę bardzo długo w tej pracy, ale spróbujmy. No może rzeczywiście, im będę miała więcej obowiązków, tym będę szczęśliwsza, jak tak mówią. Chyba wiedzą, co robią, nie? W tej korporacji. No to będziemy sobie o tym rozmawiały z koleżankami. Nie wiem, chyba ja jestem jedyną taką korpolutką, ale one może oświecą mnie bardziej, wytłumaczą mi, gdzie właśnie to szczęście w tej dużej ilości obowiązków, jak je znaleźć. Drugą moją kwalifikacją jest to, że jestem osobą wysoko wrażliwą. No już Beksalala mówi wszystko, prawda? To, że ja płaczę z byle powodu, że wszystko mnie tak porusza, że wszystko trzy razy dłużej przeżywam, o wszystkim trzy razy dłużej myślę, budzi mnie to w nocy. No to wydaje mi się, że to jest naprawdę poważna kwalifikacja do tego, żeby rozmawiać o poszukiwaniach szczęścia i w ogóle testować te sposoby na szczęście. Tak zauważyłam właśnie, jeśli chodzi o te różne sytuacje, przez długi czas ja nie mogłam w ogóle pojąć, że ja jestem tą osobą nadwrażliwą. Wydawało mi się, że jestem jakimś dziwolągiem raczej, bo sytuacje takie różne życiowe, zauważam, że jednych w ogóle nic się nie dzieje. Może tam, nie wiem, ktoś na nich nakrzyczeć albo coś im nieprzyjemnego powiedzieć, oni w ogóle wzruszą ramionami i odejdą. Inni się tam poobruszają trochę, no trzeci już będą po prostu szczerze oburzeni, a ja będę płakać, będę mieć spazmy i czarne myśli i w ogóle wpadać w doły depresyjne. Powiem, że długo w ogóle nie spotkałam takiej drugiej osoby jak ja przez długi czas w życiu, ale w końcu spotkałam. I w końcu się okazało, jaka ulga, że trochę nas jest na świecie jednak i nie jestem sama. Także możemy razem poubolewać i razem się pośmiać.
i mam nadzieję, że wśród słuchaczy również jest dużo takich osób i sobie razem poutyskujemy i razem sobie potestujemy. No, trzecia sprawa to taka średnio jest może przyjemna, znaczy no średnio w ogóle nie jest przyjemna, ale też nie jest sprawą taką, żeby się z niej śmiać, a ja tu tak trochę humorystycznie powiem, ja mogę uznać, że jestem sierotą, to znaczy nie zaznałam nigdy miłości rodzicielskiej, nie miałam rodziców, to znaczy oni byli, ale tak nie ze mną. Nie będę teraz opowiadać, jak to wszystko było. No, ojca to nawet nie znam. Wychowywali mnie dziadkowie i no, dziadkowie już byli zmęczeni życiem, bo oni wychowali swoje dzieci i mieli chyba dość jeszcze takiego bachora okropnego jak ja, nadwrażliwego i ciągle płaczącego, więc to moje dzieciństwo nie było szczęśliwe, ale ja się jakoś tak bardzo późno o tym dowiedziałam, że to ono nie było szczęśliwe i że tam powinnam szukać źródeł tych swoich źródeł tych swoich problemów. Ja nie wiedziałam, dlaczego na przykład w Dzień Matki, gdy wszyscy opowiadają o swoich rodzicach, to ja jakoś tak popłakuję, jest mi smutno. Jakoś tego w ogóle nie wiązałam, że to wszystko jest brak rodziców i że mi jest potrzebna na przykład matka, osoba właściwie w dorosłym wieku dopiero. Była mi potrzebna matka, żebym mogła pojechać, tam pogadać, że mogła mówić, od mamusi przywiozłam, dostałam bigos, od mamusi dostałam to, dała mi jakieś tam słoiczki, no żeby ktoś mnie tak kochał bezinteresownie, to było mi to potrzebne o wiele później. No ale mówią psychologowie, że to dzieciństwo, że to w dzieciństwie już powinnam tej miłości zaznać, no nie zaznałam, no więc jestem jaka jestem. Następnym takim no, źródłem szczęścia, gdzie ludzie mogą to szczęście znaleźć, to na przykład no, dzieciństwa nie mają, jakiegoś udanego, ale na przykład mają później szczęśliwy związek. No więc ja ten związek to powiem, no teraz mogę być szczęśliwy, ale my przez 25 lat docieraliśmy się, 25 lat. Po prostu szarpaliśmy się jak takie, nie wiem, dwa psy, każdy w swoją stronę ciągnął, a jednocześnie bardzo się kochaliśmy. To w ogóle było zadziwiające. To o tym to jakąś może książkę kiedyś napiszę. To, co nas spotkało, mnie i mojego męża. Powiem, że jeszcze do tej pory czasem docieramy się. Jeszcze do tej pory mamy czasem problemy. I wydaje mi się, że to bardziej chyba z mojego powodu, bo ja jakaś taka bywam humorzasta i nastrojowa, że jakiś taki czasem mnie dziwny niepokój nachodzi i wtedy nie potrafię myśleć normalnie. Źródłem szczęścia również bywają dzieci, tak? Mam nieudane życie, ale patrzę, jak moje dziecko wzrasta, jakie jest szczęśliwe i dzięki temu moje serce też jest szczęśliwe. O, tak sobie wyobrażam, prawda, że mogłoby być. Ale tak u mnie też nie jest. Ponieważ moje dziecko jeszcze szczęścia w życiu nie znalazło. Cały czas szuka i tak przypomina mi mnie trochę w tych poszukiwaniach i jest również osobą nadwrażliwą, więc no wiem, że to naprawdę będzie dla niego trudne i jak widzę, jak on cierpi, jak on szuka, to ja cierpię razem z nim. No to jest bardzo trudna sprawa. I o tym chyba w ogóle nie będę opowiadać w tej audycji. No, chyba, że mnie kiedyś upoważni, pozwoli mi to opowiem. Także takie cztery dziedziny w życiu to przedstawiłam. Dzieciństwo, małżeństwo, czyli tam związek, dzieci, praca. To powiem, że chyba w tej pracy, w której jestem taka naprawdę urobiona po łokcie i pracuję po 10-11 godzin dziennie, to chyba tam najwięcej w sumie tego szczęścia takiego odnalazłam, bo tam czasem bywają jakieś satysfakcjonujące chwile i nie jest to praca idealna, ale mimo tego to chyba tam jakoś mi najlepiej wychodzi. Teraz jeszcze, o właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak jak mówiłam, nie umiem zrobić liter na stronie tytułowej, więc je napisałam, więc może opiszę tę stronę tytułową audycji.
o testerka szczęścia. Co to w ogóle symbolizuje? No wiadomo, literki na różowym talerzyku to już jest to clue, że my testujemy i my znajdziemy, no szczęście jest różowe, to jest chyba jasne, nie? Więc o talerzyku i napisie nie będę opowiadać, tylko o tych pozostałych rzeczach. Góralska chustka. Góralska chustka jest symbolem takiego powiedzenia: miej wydudane, a będzie ci dane. Będziemy się starały mieć wydudane. Sprawdzimy w ogóle, czy to działa. Gdy tak zupełnie jest ci wszystko obojętne i wzruszasz ramionami. Będzie to trudne. Będzie to trudne w naszej sytuacji. Ponieważ każda z nas ma jakąś sytuację życiową. Nie jest zupełnie niezależna, więc będzie trudno mieć wydudane. Ale będziemy próbować, będziemy opowiadać, jak nam wydudanie wychodzi i co jest nam za to dane. Krakowski wianek. Krakowski wianek jako symbol powiedzenia o krakowskim targu, że może tu kiedyś poskładamy sobie te różne sposoby, tu ujmiemy, tam dodamy i to szczęście nam w końcu krakowskim targiem jakoś wyjdzie, jakoś je osiągniemy. No, mam nadzieję, właściwie nie mam nadziei, może pewność, nie wiem co, no jakieś przeczucie, że jednak kiedyś, prowadząc tę audycję, opowiadając w trakcie, nagle na którąś z nas to szczęście absolutne, o którym tyle słyszymy, spłynie. I naprawdę poczujemy się takie wyluzowane i szczęśliwe. I to właśnie chyba nastąpi krakowskim targiem, bo póki co to żaden z takich skalkowanych sposobów na nas nie zadziałał. No jest tam również na tym zdjęciu w stronie tytułowej kieliszek, no to wiadomo, no, o co chodzi, prawda? To chyba każdy próbował, każdy zna ten antydepresant, każdy wie, jak jest skuteczny, czy działa, kiedy działa, jak trzeba stosować. No. Generalnie wiadomo, o co chodzi z kieliszkiem. Są tam również takie napisy happy, happy, happy. No i to jest taki wielowymiarowy symbol. Bo jest to zarówno symbol medytacji, filozofii wschodu, mantry, że się powtarza w kółko jakąś mantrę i to uspokaja umysł i daje szczęście. No i to jest jeszcze symbol takiego czegoś, ale ja po prostu zapomniałam, jak to się nazywa. Takie powtarzanie w kółko jakiegoś zdania, jakichś słów i wtedy to się wydarzy. To słyszałam o czymś takim, że właśnie sobie tam trzeba mówić: jestem bogaty, jestem bogaty, jestem bogaty na przykład. I na drugi dzień jest się bogatym, w jakimś krótkim czasie, w każdym razie. No i trzeba wierzyć w to, że się wytwarza dobrą energię i na przykład właśnie trzeba sobie powtarzać happy, 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 happy i będzie i ta energia, i to happy. No to też takie sposoby sprawdzałyśmy i tu dlatego występują na tej stronie tytułowej. Proszę Państwa, na tej stronie tytułowej miał być również piękny długopis. No niestety stronę musiałam rozciągnąć, żeby ona pasowała tam do tego YouTube'a, do tego podcastu na stronę tytułową i ten długopis zniknął i zostało taki kawałek białego puchu z tego długopisu, bo to była taka ozdoba z koroną na czubku. No w każdym razie proszę sobie wyobrazić, że jest tam długopis, no i ten długopis to jest symbolem szukania szczęścia w swoich zdolnościach. Ja mam akurat zdolność pisania wierszy, więc tak mi się długopis skojarzył, ale to też koleżanki rysują, koleżanki piszą, również grają. Ten długopis jest właśnie symbolem takiego szukania szczęścia w swoich zdolnościach i w jakiejś stronie artystycznej. Też próbowałyśmy, no i to tak zupełnie nam fajnie wychodziło, chociażby teraz, prawda? Sobie tutaj gadam i się spełniam. Będę niedługo czytała też swój wiersz. Jest tam też na tej stronie tytułowej zeszyt z napisami I love you, no to wiadomo, to wszyscy wiemy, prawda? Musimy patrzeć w lustro i mówić: kocham cię, lubię cię. Musimy siebie pokochać i jeszcze teraz jest taka, dużo się mówi o szukaniu w sobie dziecka, no więc zeszyt, czasy szkolne, okładka z napisem I love you. No czyli to też jest symbol znalezienia w sobie tego wewnętrznego dziecka i utulenia go. No i zobaczymy, jak nam wychodzi tulenie tego dziecka, to wspominanie, rozgrzebywanie dzieciństwa i tam ubolewanie nad sobą, przytulanie
do siebie. Jest tam również owca. No i powiem tak, owca od niedawna, nie wiedziałam wcześniej, jest dla mnie symbolem dobrobytu, bo można również szukać szczęścia poprzez dobrobyt, takie życie, no może nie w jakimś przepychu, ale w jakimś takim spokoju materialnym. I no ta owca po prostu dlatego jest symbolem, bo ma dużo wełny, jest taka puszysta, biała, uśmiechnięta, ma ciepłe futerko. No i o, proszę owcu, tak jak owcu, dobrze ci się żyje? No, potwierdziła, tak. Także owca tu tak ogólnie symbol szczęścia i dobrobytu. To może owca to jako taki finał właśnie, że my to w końcu osiągniemy. Tak, owca będzie symbolem naszego szczęścia, które osiągniemy. I teraz opowiem może, jakich ja metod próbowałam. Ja, bo koleżanki opowiadały o swoich metodach. Ja tak w skrócie opowiem, bo oczywiście te opowieści będą później bardzo poszerzone. Ja będę opowiadała to bardzo szczegółowo w rozmowach z koleżankami. Ale na razie tak w skrócie opowiem, czego ja tu próbowałam. Może tak, żeby trochę zaciekawić, a może żeby coś podpowiedzieć. No to na przykład taka metoda, że wchodzi się między wrony i się kracze jak i one. Po to, żeby być w jakiejś grupie ludzi, po to, żeby czuć, że jest się tam przynależnym do jakiejś społeczności, to się właśnie wchodzi w taką społeczność i się kracze tak jak one. No i ja byłam właśnie w takiej społeczności ciekawej. Muszę się napić soku, przepraszam. Była w takiej ciekawej społeczności, bo to była społeczność taka z jednej miejscowości. Ja mieszkam w dużym mieście. Oni wszyscy byli z takiej średniej miejscowości, to gdzieś 40 km od mojego miejsca zamieszkania. Oni byli wszyscy. No i tacy byli... No w sumie część była taka dosyć nawet bystra. Moja najbliższa przyjaciółka była bystrą osobą, jej mąż. Część była mniej bystra, ale jakoś tak się wszyscy razem tolerowali i dostosowywali do siebie. No i ja też tam się próbowałam do nich dostosować. No i powiem, że osoba taka nadwrażliwa, próbująca się dostosować do osób takich średnio wrażliwych, to tak nie bardzo to wychodzi. Taką można powiedzieć, że porażkę poniosłam. Nawet taką wewnętrzną, bo ja jakoś tak się cofałam po prostu przez wiele, wiele lat. To trwało, ja się cofałam, bo ja traciłam zainteresowania różne i różne rzeczy, które mnie przedtem ciekawiły, to później ja musiałam z nich zrezygnować, bo ja nie miałam na nie czasu nawet, bo ja uczestniczyłam w jakichś grillach, w imieninach, w jakichś zabawach. Doszło do tego, że ja jakieś słuchałam muzyki takiej no, tanecznej, tak, a przedtem ja słucham Pink Floyd, Beatlesów, rocka, muzyki poważnej i od tego wszystkiego odeszłam. Ja tańczyłam, ja udawałam wesołą, ja tam dowcipkowałam, piłam alkohol, no bo to inaczej nie dało rady tam wytrzymać. Poza tym bym nie pasowała, prawda, więc musiałam coś tam pić. No i też ja taka zawsze byłam wojownicza, jeśli chodzi o prawa kobiet. Zawsze uważałam, że kobiety są na równi z mężczyznami. Zresztą no, nawet mój mąż podziwia mój intelekt i mówi, że jestem bystrzejsza. Nie chcę się tu przechwalać, ale on tak mówi, że jestem bystrzejsza od niego. A tam w tym towarzystwie wśród tych wron udawałam taką mniej bystrą. Udawałam, że mnie bawią jakieś takie prostackie dowcipy. Usługiwałam przy stole, gotowałam, po prostu ja gotowałam, ja wynajdowałam jakieś super ciekawe potrawy, żeby błysnąć, żeby jakiś tam tort chlebowy, jakieś takie inne dziwaczne rzeczy robiłam i błyszczałam po prostu na tych imieninach i na tych wszystkich imprezach tymi swoimi potrawami. Takie pamiętam szowinistyczne żarciki, to ha, 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 zaśmiewałam się do rozpuku. Na przykład tak kolega mówił, że kobiety mają krótsze stopy, żeby bliżej stać z lewu, prawda? Że tak specjalnie natura to urządziła. No już nie wspomnę o takich z jakimiś podtekstami seksualnymi, gdzie też zaśmiewałam się, udawałam, że się świetnie bawię. Czasem się frustrowałam, ale wtedy mówiono, że ja zadzieram nosa.
Więc no, no rzadko miałam te takie okresy, ale powiem, że przygnębiało mnie to, no ale to wtedy moja przyjaciółka mnie się nazywa przywoływanie do pionu. Ona tak na mnie furczała, żebym się uspokoiła, no oni już tacy są i żebym tam natychmiast wracała i nie robiła fochów. No i no powiem, że długo tam wytrzymałam między tymi wronami, ale było to bardzo męczące. Bardzo i to mnie dołowało, frustrowało i w ogóle do takiego doszło takich dziwnych rzeczy, że ja się czułam gorsza od tych ludzi. Dlaczego ja tak nie potrafię? Dlaczego ja nie śpię po nocach? Dlaczego ja płaczę? Dlaczego się nie mogę dostosować? Dlaczego jestem nadwrażliwa? Ciągle mi kazano coś z sobą robić, opamiętać się, ogarnąć się, że przecież to oni są normalni, oni są fajni, a ja jestem nie taka. To się jakoś samo rozwiązało, skończyło. Też może kiedyś opowiem, jak do tego doszło, że po 25 latach doszło do rozstania z przyjaciółmi i wyjścia ze środowiska WRON. No potem próbowałam zagubić myśli w jakichś problemach, w ciężkich sytuacjach innych ludzi. Czytałam, oglądałam filmy takie o trudnej tematyce, o sprawach, które są trudne do pojęcia, do zrozumienia. Tu akurat mnie pociągnął temat himalaizmu, przeżyć tych ludzi, powodów, dla których oni idą w góry, dlaczego oni ryzykują, po co oni w ogóle to robią, dlaczego oni przeżywają takie cierpienie, choroba wysokościowa im zagraża, spadnięcie, ogromny wysiłek, no po prostu oni wracają wycieńczeni stamtąd. I dlaczego oni to robią? Bardzo mnie to fascynowało, a zaczęło się wszystko od filmu Everest 2015, który dotyczy tragedii na Mount Everestie w 1996 roku, gdy po prostu było zbyt dużo wypraw komercyjnych i tam była śnieżyca, a doszło do takiego korka na górze, że ci ludzie nie zdążyli poschodzić ze szczytu i poumierali. I od tego właśnie zaczęłam się interesować. Przedtem nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, o co chodzi. Powiem, że nawet do tej pory jeszcze kupuję sobie książki o tej tematyce. Jestem teraz w pobliżu Zakopanego, zawsze tam odwiedzam księgarnię, gdy jestem i sobie coś kupuję. I w tym roku kupiłam sobie opowieść o himalaistce Halinie Krieger-Srokomskiej, no chyba drugi obok Wandy Rutkiewicz, najlepszej polskiej himalaistce, czy nadświatowej himalaistce. Ona zmarła w 1982 roku w czasie kobiecej wyprawy na K2 i nie zmarła wcale śmiercią wspinacza, tylko po prostu pojechała w złej kondycji fizycznej i tam były tylko oględziny na miejscu, takie przez lekarza przeprowadzone i prawdopodobnie był to udar mózgu. I tam ją pochowano pod K2. Z drugiego obozu ściągnięto jej ciało, co się nie zdarza, po to, żeby ją jakoś godnie pochować, żeby córka mogła odwiedzać jej grób. I powiem, że do tej pory jeszcze mam dużo wiedzy i ta wiedza czasem mi się przydaje. Nie wiem, zadziwiam to wiedzą niektórych ludzi, ponieważ ja w ogóle nie mam wyglądu osoby uprawiającej sport jakikolwiek, a znającej się na himalaizmie to w ogóle chyba bardzo mało. No w sumie chyba wcale, tak, bo to zawsze takie widzę zdziwienie w oczach. Byliśmy tu w Zakopanem w pralni w ubiegłym tygodniu i były takie młode osoby, takie, no wiecie jak to, zafascynowane górami. O Tatrach gdzieś tam opowiadały, o szlakach, oburzały się tymi konikami, które wciągają ciężkie wozy pod morskie oko. Takie naprawdę osoby, które są na początku, nie wiem, walki o lepsze jutro, że im się wydaje, że coś można zmienić. Może zmienią, zobaczymy. W każdym razie te osoby rozmawiały z moim, te dziewczyny były, tam chyba dwóch facetów, ale oni tak na dwór wychodzili. Mój mąż uwielbia Tatry, więc opowiadał im, jakie szlaki zrobił, jakie miał widoki, pokazywał jakieś zdjęcia. No i później jedna z tych dziewczyn chciała zmienić temat na poważniejszy i zaczęła mówić o himalaizmie, o Himalajach, o wielkiej ciszy w Himalajach. No i wtedy mój mąż powiedział, a to na ten temat to może moja żona coś powie. I po prostu zdziwienie na buziach tych dziewczyn,
gdy ja wiedziałam, kto to jest Tomek Mackiewicz, to ja wiedziałam o tragedii na Monteverestie w 96 roku, gdy ja wiedziałam, co to jest choroba wysokościowa, gdy ja wiedziałam coś o aklimatyzacji, o zakładaniu obozów, to po ręczówkach, Nanga Parbat, wyprawie narodowej na K2, no po prostu zdziwienie w oczach niezapomniane. Pamiętam też, że no tak, i to może dlatego warto się tak zapominać, bo w takich emocjach, zainteresowaniach, bo to później w życiu takie ciekawe sytuacje się potem zdarzają, gdy masz taką wiedzę nietypową, nie? Pamiętam taką sytuację jeszcze we Władysławowie, tam są takie atrapy wszystkich 14-8 tysięczników, ja je sobie tam oglądałam. Tam też są tablice takie z gwiazdkami pamiątkowe, z nazwiskami himalaistów. I pamiętam, że ja sobie oglądałam to z jednej strony, a z drugiej strony stał mój mąż i słyszał rozmowę jakichś mężczyzn, którzy rozmawiali o jakimś Wojtku. O Wojtku, himalaiście, w pobliżu którego mieszkali. I on kiedyś tam zginął, nie? No i mój mąż mówi, chodź, bo tu panowie mówią o Wojtku, himalaiście, ale nie pamiętają jego nazwiska. To najpierw tam padło nazwisko czy Wojtka Kurtyki, no ale zupełnie nie, Wojtek Kurtyka żyje i to w ogóle nie był wtedy. W 86 na K2 chodziło o tragedię właśnie wtedy. No ja podeszłam, Wojtek w 86, no Wojtek wróż. I też właśnie te rozdziawione szczęki takie, że taka paniusia wyszła nie za szczupła, nie za młoda, w okularach grubych i powiedziała coś takiego. To było niesamowite. Może jeszcze, bo po prostu no, uwielbiam opowiadać tutaj o tym, powiem jeszcze tylko o moich ulubionych himalaistach i dlaczego. To jest właściwie, to bardzo pasuje do tego szukania szczęścia postawy tych dwóch osób. Moim ulubionym himalaistą jest Wojtek Kurtyka. Po prostu zupełnie inna osoba. To nie jest osoba szukająca niż pozostali himalaiści. To on nie szuka tam poklasku, on tam nie szuka sławy w tych górach. On tam nie bije rekordów. On chodzi w góry dla jakichś powodów, dla powodów artystycznych, dla pięknych widoków i dla pokonywania samego siebie. To tak jest prozaiczny sam siebie, ale to nie wiem jak to wytłumaczyć. On w tym wysiłku, w tym, że po prostu potrafi się tego podjąć, to on znajduje w tym jakąś sztukę, to znaczy budowanie samego siebie od środka. Że staje się silniejszy, że umiał pokonać ten taki opór, żeby nie iść, że po co, że ciężko, że niebezpiecznie. On to umie pokonać i umie się cieszyć tym wysiłkiem, tymi pięknymi widokami i tą drogą, którą robi. U Wojtka Kurtyki podoba mi się też to, że potrafi opowiadać o swoich emocjach w taki sposób, on się nie zastanawia, czy to jest męskie, czy nie męskie, czy mężczyźnie wypada płakać, czy mężczyźnie wypada o takich rzeczach opowiadać, tylko on po prostu opowiada o tym, co on wtedy myślał, co go tam spotkało, opowiada o swoim lęku, opowiada o tym, że bywa tchórzliwy, że rezygnuje, ale dlatego, że on ma właśnie taką postawę, nigdy nie miał najmniejszego wypadku i również nigdy żaden partner nie zginął, który z nim szedł. Za to go bardzo cenię. Pamiętam, że chyba najbardziej dramatycznym przeżyciem w jego życiu to było w czasie zdobywania świetlistej ściany. To jest taka 2,5-kilometrowa pionowa ściana w Gaszerbrumie IV, taka góra. To jest chyba 18 góra co do wysokości na świecie. W każdym razie 7-tysięcznik. Ale ściana świetlista, dlatego że pięknie odbija słońce i wygląda jak złota. I bardzo trudna ściana.
To zdobycie jej to chyba było największe osiągnięcie himalajstyczne w XX wieku, tak to zostało uznane i on zdobywał ją z Robertem Schauerem i tam to była droga w jedną stronę, oni mogli iść tylko do góry, nie mogli w żaden sposób już zejść, tylko na tych wyciągach po prostu pieli się do góry i dopadła ich tam straszliwa śnieżyca. Oni mieli jedzenie wyliczone na tą określoną ilość dni, gdy mieli te ściany pokonać. Również nie mieli żadnego namiotu, tylko jakąś taką pałatkę, która ich chroniła od śniegu i po prostu już byli przygotowani na śmierć. Śnieg ich zasypywał, tam zaczęło brakować tlenu pod tą pałatką. Nie nadążyli go odrzucać, nie? Tego śniegu. I Wojtek wtedy już się pogodził ze śmiercią. Już sobie wyobrażał, że on tam już tej ścianie zostanie na zawsze. I okazało się, że Robert Schauer również o tym myślał. I nagle po dwóch dniach wyszło słońce i ta droga była możliwa do dokończenia. Ale on właśnie o tym opowiadał, że już się pożegnał z życiem i że nagle taki odwrót, taki niespodziewany zwrot akcji nastąpił. To dla mnie było bardzo wzruszające. I potem jeszcze tacy wygłodniali jak szli, to pamiętam, że opowiadał, że miał takie omamy słuchowe, że słyszy piosenkę Barbry Streisand. Okazało się, że to były jego kroki plus lina, która się chyba za nimi ciągnęła i dawała taki efekt. Ale jaki facet w ogóle opowiada o takich rzeczach, nie o takich omamach? A on często opowiada i zupełnie się tego nie wstydzi. Ja go bardzo cenię, poza tym jest bardzo skromną osobą. Skromny i dowcipny, inteligentny, dużo czyta. Naprawdę niesamowity gość. A drugi mój ulubiony himalaista to jest Piotr Pustelnik. A to prosta sprawa. Dlaczego? On był chory na serce i całe życie miał jakąś operację, gdy miał 12 lat i rodzice tak nad nim chuchali. I całe życie o niego dbali bardzo, żeby on właśnie zbyt się nie wysiłkował, żeby nie robił jakichś rzeczy niebezpiecznych. I on jakoś to przełamał. I wyobraźcie sobie, że gdy miał 39 lat, dopiero zdobył pierwszy ośmiotysięcznik. Spełnił swoje marzenie wtedy i tak późno zaczął, a zdołał zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczników. Ostatnia to była Annapurna, chyba po piątej próbie albo w czasie szóstej próby i miał w tych 60 lat, gdy skończył. Także dla mnie to też jest niesamowita osoba i też niezwykle skromna, bo on mówi, że on nie jest wybitnym himalaistą. On tylko poprzez cierpliwość i upór, a jeszcze przy tym wszystkim jest osobą fair play. On rezygnował ze swoich celów, bo jemu się kilka razy zdarzało tak, że musiał uczestniczyć w akcji ratunkowej. On nigdy nie poświęcił, nie wiem, dobra kolegów czy bezpieczeństwa, nawet obcych osób, które spotkał, po to, żeby zdobyć swoje cele. On zostawiał swoje cele i ratował ludzi. Także niesamowita osoba. No i tu chciałam powiedzieć właśnie, że poprzez to zatracanie się, tak bardzo się o tym rozgadałam, ale to była taka moja pasja, właściwie do tej pory jeszcze jest, ale powiem, że też nie znalazłam szczęścia przez to zatracanie się w takich trudnych sprawach, bo jednak mimo wszystko życie dookoła istnieje i nie da się zupełnie z niego wyłączyć i zająć tylko historiami innych ludzi. Że życie nasze toczy się jednak cały czas, ale daje to możliwość ciekawych rozmów z innymi ludźmi, takie jakieś hobby nietypowe. Jeszcze powiem, że dzięki temu swojemu hobby ja trafiłam w ogóle na swoją pierwszą guru w sprawach szczęścia, bo ja szukałam informacji o himalaistach i znalazłam rozmowę z Leszkiem Cichym w kawalerce 20 metrów i później zaczęłam już tak sprawdzać inne wywiady w kawalerce i tam znalazłam właśnie wywiad
z taką bardzo znaną panią, która ma swój kanał na YouTubie o szczęściu. Ja ją przedtem znałam jako znaną taką podróżniczkę. Mnie fascynowały nad jej książki. Kilka książek miałam o podróżach i one były tak fajnie napisane, ale ja nie wiedziałam, że ona również zna się na szczęściu. I ona to szczęście osiągnęła i ona doradzała, jak mają je osiągnąć inni. I ja trochę korzystałam. Ja powiem tak, jak to było. No, najpierw ja się zachłysnęłam tym, że w ogóle można być szczęśliwym tak samym z siebie i nie trzeba na nic czekać i na nic liczyć, tylko trzeba samemu w tej sprawie działać. Bo ja przedtem tego nie wiedziałam. I słuchałam na tym kanale, ta pani opowiadała i tak najpierw, ja tam taki pamiętam rozpaczliwy komentarz napisałam o swojej sytuacji, no i że ja tak bardzo chcę być szczęśliwa i pani podróżniczka, ja bardzo proszę, pomóż mi, no bo ty wiesz, jak to zrobić. No i ona tak nic mi nie odpisała. Inni tak komentatorzy, to też myślałam, że tam są wszyscy tacy wyznawcy już, którzy osiągnęli szczęście, a się okazało, że oni tacy byli niezbyt mili, tam mi ofukali i powiem, przyznaję, że ja przez jakiś czas byłam bardzo niemiła na tym kanale i tak chyba to można nazwać hejtem. W każdym razie ja byłam zła, że ona mi nic nie odpowiedziała, nic nie poradziła i to pierwsze zachłyśnięcie to się okazało wielkim rozczarowaniem. Ale powiem, że potem się w to wkręciłam jednak i zmieniłam swoje zdanie i pisałam tam piękne komenty i zawsze jej broniłam, tej podróżniczki, i ona nawet nagrała dla mnie taki film o tym, jak nie martwić się przyszłością, i jeszcze przysłała mi pocztówkę. Tylko ta pocztówka trochę mnie rozczarowała, bo ona była z Vanuatu, a była wysłana z Polski. No ale dobra, no ja i tak byłam szczęśliwa, że ona na mnie jakoś zwróciła uwagę. No ale potem zobaczyłam, że to w ogóle to nie dla mnie. Nie dla mnie jest takie szczęście. To też będziemy dużo rozmawiały z koleżankami, bo powiem, że właśnie z koleżankami się tam spotkałyśmy, u tej pani podróżniczki na tym kanale i potem się odnaleźliśmy w innym miejscu. Ale wszystkie byłyśmy rozczarowane, bo nam to nie pomogło. Starałyśmy się, naprawdę nam no nie pomogło. Domyślamy się dlaczego i opowiemy o tym, dlaczego. Potem tam były osoby, które się interesowały buddyzmem u niej, u tej pani podróżniczki, więc ja też się zainteresowałam buddyzmem. Słuchałam takich wykładów Ajahna Brahma. To one były śmieszne nawet. On tak... To jest taki mnich buddyjski, który żyje w Australii i tam jakiś taki klasztor buddyjski założył, tam jest jakąś taką szyszką ważną. No w każdym razie on to głównie poleca medytację, no i nie przejmowanie się niczym. Wierzy w reinkarnację, więc taki śmieszny jest, bo na przykład mówi, że i tak cię, jak ktoś tam, nie wiem, coś mu zrobi na złość, to nie będę tam ci nic mówił, bo i tak cię karma dorwie, draniu. To jest śmieszne, no ale to nawet, gdyby reinkarnacja istniała, rzeczywiście, gdyby to była prawda, to w sumie rzeczywiście nie ma się czym przejmować, tylko jeszcze jak uwierzyć w to, nie? Jak uwierzyć w to, że rzeczywiście żyjemy powielokroć po to, żeby się doskonalić. I niektórzy są jeszcze na takim etapie hen-hen, jacyś takie prymitywne osobniki, a niektórzy już się bardzo zbliżają. O, to by nawet wskazało na to, że ja się może zbliżam bardzo do tego. W każdym razie do tego szczęścia w którymś tam życiu, może ze dwóch może mi jeszcze brakuje. No nie wiem, ile razy to będzie. Będę się odradzała. Ale powiem, że strona polskich buddystów mnie rozczarowała. Nie Ajahn Brahma, nie buddyści zagraniczni, tylko polska strona, gdzie po prostu no, wyszła taka polskość. Pamiętam, Ajahn Brahma powiedział o poparciu buddystów dla LGBT i tam się zaczął taki hejt i takie poniżanie i takie okropne słowa, że to było niegodne. Także ja już mieszkam w Polsce i czasem sobie Ajahna posłucham, ale z polskimi buddystami nie chcę nic do czynienia. Bo skoro oni potrafią zmoderować strony i usunąć takich hejtowych wpisów, to po prostu straszne. No i potem
Co ja jeszcze robię? No mnóstwo rzeczy, będziemy o tym opowiadały. Ale tak może z takich ciekawostek, no to właśnie zauważyłam, że i pan od kawalerki 20 metrów też się zajął rozwojem duchowym i szukaniem szczęścia. Też taki coraz bardziej uduchowiony się stawał, zapraszał takie osoby, które do tej kawalerki, które się na szczęściu znają. Ja matkę to tak podziwiałam i wspierałam i naprawdę on był mi taki bliski, ale potem już to zaczęło mnie trochę śmieszyć, bo on się zbliżył już do jakichś... W ogóle pierwsze to wszyscy jego znajomi to byli jacyś tacy piękni, oni byli tacy jak z żurnala. Dziewczyny takie, matka jak modelki. Gdzie ja bym tam do nich? W ogóle do nich nie pasuje. Owce idą, słuchajcie i słychać, tu było beczeń. O, barany słychać jak beczą. W każdym razie no on z takimi jakimiś samymi takimi pięknymi osobami się zadawał, no i bogatymi. I zaprosił kiedyś takiego milionera do siebie, który już z nudów, znaczy niedobrze, źle, nie mogę tak mówić, że z nudów, no ale który się zaczął zajmować rozwojem duchowym swoim z tymi milionami. No i on opowiadał o swojej dziewczynie, która jest cudowna. I cudowność tej dziewczyny polega na tym, że ona się nie denerwuje. I że w ogóle tak kocha życie. I słuchajcie, taką historię opowiedział o tej dziewczynie, że mnie to po prostu zatkało. Było coś takiego, że on wracał, bo on w Krakowie mieszka, że wracał z Warszawy do Krakowa i zadzwonił z pociągu, żeby ona tam na niego czekała gdzieś na stacji samochodem, bo on jest bardzo zmęczony. No i po czym wysiadł z pociągu, w ogóle się z nią nie skontaktował, bo był jakiś zły, bo go coś w pociągu rozeźliło. Wsiadł do taksówki, pojechał i ta dziewczynę zostawił na lodzie i ona przyszła do niego na drugi dzień. Czy nie wiem, czy oni razem mieszkali. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie ona się w ogóle na niego nie zdenerwowała i on to tak podziwiał, że ona się w ogóle na niego nie zdenerwowała i w ogóle go nie ochrzaniła za tę całą sytuację. No i ona, to był dowód na jej cudowność. Później był wywiad właśnie pana z kawalerki z tą dziewczyną. No i ta dziewczyna to takie pytanie tam było, ona miała kwiat wpięty, pamiętam, to chyba na bali siedział, miała kwiat wpięty we włosy i on ją spytał na początek, czym dla ciebie życie, jest życie. A ona powiedziała, że życie jest po prostu życiem. I to mnie tak jakoś rozłożyło. A potem jeszcze jakoś w komentarzach się zaczęło, że tutaj taka uduchowiona, a na Instagramie pokazuje za przeproszeniem pupę. Tak. No i później w końcu gość z kawalerki zajął się współpracą z taką panią, która też rozwojem duchowym się zajmuje, ale ona w ogóle nie rozumie, co ona opowiada. Naprawdę. Ona mówi wolno, ale ja nie wiem, o czym ona mówi. Sprawia wrażenie w ogóle istoty z innego świata. Takie satsangi urządza, że tam jakieś pytania zadają i ona odpowiada. Ale ja w ogóle nie rozumiem tych odpowiedzi. No i nie wiem, no w każdym razie oni razem jakoś działają i razem takie wykłady robią o szczęściu. No i jeszcze z takich wykładowców to jest jeszcze taka jedna pani też w internecie znana, która była psychologiem, bodajże policyjnym, a teraz odkryła, że psychologia powinna się łączyć z fizyką kwantową i że to wszystko w ogóle się opiera na jakichś energiach, że po prostu trzeba z siebie taką dobrą energię wydzielać i to wtedy łączysz się z inną dobrą energią i do siebie tę energię przyciągasz. No jakoś tak, coś ten deseń. W każdym razie ona takie daje różne porady, jakieś takie komendy się tam wydaje niby i przyciągasz to szczęście. No oczywiście wszystko jest wiadomo wszędzie oparte na medytacji, na powtarzaniu jakichś tam słów. W każdym razie jeśli chodzi o tych nauczycieli, którzy sprzedają swoją wiedzę i tak i za pieniądze i w internecie się jakoś tam lansują, to zasada jest taka, że jeżeli coś ci nie wychodzi z tego, co oni proponują, to jest to twoja wina po prostu, że ty coś źle robisz, bo to musi działać. No i powiem, że wydaje mi się,
Ale to też mówię, może ja się mylę, może rzeczywiście ja coś źle robię, może moje koleżanki też coś źle robią. No ja w każdym razie doszłam do takiego wniosku, że to chyba działa tylko na osoby, które są podobne do tych nauczycieli, które mają podobną sytuację. Do tych nauczycieli na przykład są samotne, są jakoś tam odpowiednio zamożne, mają to i tamto, mieszkają same, mają wolność, nie pracują. I to działa na takie osoby, te nauki. Osoby, które mają zupełnie inną sytuację i zupełnie inne problemy, po prostu nie są w stanie osiągnąć takiego poziomu, jak ci wszyscy nauczyciele duchowi. No i tu może jeszcze wspomnę o jednym takim sposobie jeszcze, który ja testowałam nie tak dawno. Wyszłam, powiem, przyznaję, poobijana. Otóż próbowałam sobie znaleźć jakieś takie hobby, które będzie odpowiednio, na odpowiednim poziomie intelektualnym. No tak. Może nie tyle emocje, co taki poziom intelektualny. Ja będę mogła błysnąć jakąś swoją mądrością, jakąś swoją przenikliwością. I to się odbyło za pomocą takiego mojego guru. To był guru mój od dzieciństwa, człowiek, który hipnotyzował mnie głosem, którego ja zawsze widziałam w telewizji, znaczy często, którego często słyszałam w radio. Ja go znalazłam w internecie. I to jest taki znany recenzent filmowy. I powiem tak, ja, żeby uspokoić swoją głowę, żeby osiągać to szczęście, to od dłuższego czasu nie oglądałam żadnych trudnych filmów, żadnych takich filmów bijących po emocjach. Ja oglądałam sobie jakieś tam listy do M, jakieś komedie romantyczne. Ja się nie rozwijałam w ogóle w takim kierunku, żeby oglądać jakieś straszne sceny, żeby jakieś takie ostro bijące po emocjach rzeczy oglądać w filmach. Książki tak, ale filmy nie. No ale jak ja zobaczyłam mojego guru, który po prostu jak go słyszę, to nie umiem opowiedzieć, co się we mnie dzieje. Ja się czuję od razu lepsza i mądrzejsza, gdy go słyszę. Gdy on zaczął pracować w radio i tam było recenzowanie filmów i on zachęcał do tego recenzowania i tam się wysyłało do niego te recenzje, to ja wyszłam z, matko powiem, korporacyjnie. Ja wyszłam ze swojej strefy komfortu po prostu. Ja zaczęłam oglądać te filmy. I powiem, że ja tak bardzo dużo pracuję, więc te filmy ja oglądałam w autobusie, po nocach. Ja po prostu serialami się wyrabiałam. Ja spędzałam godziny na oglądaniu filmów. No, ja pamiętam, jak Babylon Berlin obejrzałam 28 odcinków w tydzień. Później napisałam recenzję. On te recenzje odczytał. Pierwszą recenzję, właściwie jaką odczytał, to było Gdzie jesteś, Bernadette. To ten film bardzo mi się podobał, on tak mi nie uderzył bardzo mocno. A naprawdę był piękny, właściwie nawet czerpię z tego filmu do tej pory. No ale potem już te filmy zaczęły być takie po prostu poruszające, że ja byłam niespokojna, ale dla niego wszystko. A potem zaczęłam pisać rymowane recenzje, a potem zaczęłam pisać wiersze. Co tydzień pisałam wiersze i on te wiersze czytał w radio. Ja po prostu byłam taka dumna, ja nie wiem, ja w jakimś amoku byłam wtedy. I on kiedyś napisał na Facebooku, że może się wybierzemy do kina. Ja po prostu do tej pory czekam na to, ale już się chyba nie doczekam. Napisał mi również, że wybierzemy się na kolację, bo ja próbowałam wylicytować dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kolację z nim, ale nie udało się. Wylicytował jakiś producent filmowy. Miałam na to sporo pieniędzy, ale i tak za mało się okazało. Sporo miałam na to przeznaczone. No i powiem wam, że po jakimś czasie doszło do tego, ja byłam tak po prostu podekscytowana tym swoim sukcesem i tym, że on czyta i tym, że ludzie na Facebooku podziwiają te moje wiersze, że zaczęłam się bać tego dnia, kiedy on nie przeczyta. Ja się już zaczęłam bać tej audycji i nie umiałam się w pewnym momencie cieszyć, nie? No i nie przeczytał. No i do kina nie poszliśmy i na kolację też nie poszliśmy. I powiem, że bardzo, bardzo to przeżyłam. I też o tym kiedyś opowiem i to było naprawdę moje traumatyczne przeżycie i więcej sobie czegoś takiego nie zafunduję. Potem obejrzałam pod rząd 10 komedii romantycznych. Jeszcze właściwie teraz oglądam. Unikam już filmów takich innych. Nie wiem,
Nie wiem, może wrócę. Zobaczymy. Jak się pozbieram, to pewnie wrócę. I powiem wam jeszcze, kochani moi, bo to takie moje exposé jest teraz, o czym będzie ta audycja. Oczywiście nie będę sama w niej występować. Pamiętajcie. O kierunku moim na teraz. Na teraz. Nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie. Czy to da mi szczęśliwość. Szukam szczęścia tak w tej audycji, że będę nagrywała i rozmawiała. To jest fajne. Jakoś mnie to kręci. No, po prostu tak się cieszę na tę audycję, na ten podcast. Jestem po prostu zachwycona. I taki kierunek na teraz to po prostu zwykli fajni ludzie. Zwykli fajni ludzie, którzy mają problemy, którzy nie są idealni, ale którzy starają się być pozytywni, ale mają też czasem gorszy dzień. Nie? To są takie młode osoby. Oglądam sobie takie zwykłe vlogi o życiu. Może nie będę opowiadała jakie, no ale w każdym razie z Korei troszkę oglądam. Oglądam dziewczynę, Polkę, która mieszka w Szkocji. Bardzo, bardzo mnie to buduje. Te takie pozytywne, zwykłe osoby. Bardzo też podoba mi się dwie książki Kasi Nosowskiej. Podoba mi się ta jej filozofia naprawdę życiowa i to, że ona się przyznaje do takich porażkowych dni ciężkich i że one bywają, a nie, że cały czas mówi, że jest tylko szczęśliwa i cały czas na tym zlocie. No super. Super, super sprawa, że ona o tym mówi. No, wczoraj sobie jeszcze jej książkę czytałam. Jedyne, co mnie przygnębia, no trudno powiedzieć przygnębia, tak trochę smuci, to, że ona nie lubi kotów, bo ja uwielbiam koty. O, jeszcze słucham podcastu Justyny Mazur, to jest... Ona ma dwa podcasty, czy dwa tematy, Porozmawiajmy o życiu i Piąte nie zabijaj. I Piąte nie zabijaj trochę słucham, ale już nie słucham, bo już się boję. To jest po prostu o morderstwach i zaginięciach w Polsce i to jednak nie dla mnie, to tak samo jak te filmy. Trochę posłuchałam, ale nie. Ale Porozmawiajmy o życiu, tak. O depresji, o podnoszeniu się, o tym, że mimo tego, że ludzie cię niektórzy cenią i mówią ci dobre rzeczy, to ty się czujesz źle. To jest bardzo fajne. No i tak, jestem za tym. Jeszcze może opowiem o swojej... to jest też moje kwalifikacje, o tym, że cierpię na nerwicę lękową i po prostu uprzykrzam życie innym. Bardzo ich za to przepraszam, ale na razie nie potrafię z tym nic zrobić. Może opowiem, czego ja się boję. Ja się właśnie boję już coraz większej ilości rzeczy. To ciągle mi coś przybywa. I teraz, na ten moment, to ja się boję, gdy moi bliscy wychodzą z domu, że im się coś stanie. Ale boję się również, gdy długo siedzą w domu, że wpadają w jakiś duch depresyjny. Także po prostu paranoja. Tak źle i tak niedobrze. Boję się latać samolotami. Tak już naprawdę panicznie, że serce mi zaczyna walić, gdy pomyślę o jakiejś podróży. Po prostu to wynika z tego, że ja wiem, że to jest bardzo bezpieczny sposób podróżowania, ale to wynika z tego, że ja wiem, że jestem pechowcem. I że samolot ze mną to akurat może zlecieć. Tak sobie myślę. I po prostu błaha męka taki lot samolotem. Nie wiem, ja bym musiał jakieś środki nasenne zażyć i przespać tę drogę, żeby gdzieś polecieć. Bo bardzo bym chciała polecieć do Stanów kiedyś. Boję się pływać statkami. Nie wiem, czy bardziej się boję latać samolotem, czy pływać statkami nad takimi wycieczkowymi. A kiedyś uwielbiałam do momentu, gdy płynęłam takim wycieczkowcem na helu i była fala i jak on zakręcał, to fala przelała się przez pokład i on tak się bujał. I to ja czekałam, kiedy on się po prostu wywinie do góry nogami. To było coś strasznego, naprawdę. Powiem wam, że dochodzi już do tego, że zaczynam się bać jazdy samochodem. Ja się zachowuję jak Jacynta Bukiet. Ja mojego męża ostrzegam o jakichś samochodach, które są, nie wiem, z prawej strony kilkaset metrów przed nami. On do mnie już odpowiada, dobrze, Jacynto. Ja zamykam oczy. Się boję przyspieszeń. No nie, no po prostu jestem okropnym pasażerem. Też takie historie, na przykład, że w ciągu dnia coś przeżywam.
i wydaje mi się, że to spływa po mnie, nie? To później to mnie budzi w środku nocy. Nie daje mi spać. To, nie wiem, gdzieś mi się to gromadzi. Ja mam jakąś taką czarną skrzynkę gdzieś w głowie, która zapisuje wszystko. Na bieżąco tego nie analizuję i ja nie wybucham, ja wyglądam na osobę spokojną i opanowaną, po czym w nocy mnie to dopada. No to też jest objaw tej chyba nerwicy lękowej, nie wiem czego, albo tej nadwydajności mentalnej, że po prostu mi mózg cały czas musi mielić. I jeszcze takie mam lęki takie irracjonalne, że budzę się i boję się, że za chwilę coś się złego stanie. Że coś na mnie czyha, że coś po prostu się ze mnie śmieje i tak planuje jakiś taki kolejny test na mnie. No taki lęk irracjonalny zupełnie, który mi się umiejscowił w żołądku. To tak jakby tam takie miała kulki lodu w tym żołądku. No dziewczyny chyba też coś podobnego spotyka. Albo coś innego. No, będziemy o tym gadać. No i takie mam jeszcze dni, słuchajcie, takie nazywam to doły, kiedy ja tylko jestem w stanie wstać do pracy, wyszykować się, tam przefunkcjonować, uśmiechnięta, nikt nic nie wie, nie? Ja płaczę tylko w autobusie dojeżdżając, wracając i jak wracam do domu, to ja się po prostu walę do łóżka i wracam plecami. I nie jestem w stanie nic innego robić i to trwa tak przez kilka dni, zanim ja się podniosę. No to chyba jednak potrzeba mi tego szczęścia rozpaczliwie, nie? Jeszcze takie mam dni, gdy jestem taka rozdrażniona i ktokolwiek się do mnie nie odezwie, to wszystko przeciwko sobie odbieram, że ktoś powiedział coś po to, żeby mi zrobić na złość albo żeby mi sprawić przykrość. No to naprawdę widzicie, że jestem ciężka. Naprawdę. Dla siebie, dla innych bywam uciążliwa, taką zakałą. I dla siebie samej, bo potem ja się totalnie czuję. Teraz powiem wam jeszcze taki mini apel wystosuję. Słuchajcie, ja zauważyłam, że jest dużo osób na świecie, znaczy właśnie u mnie w firmie, może nie na świecie, ale w telewizji, no to wszędzie, widać w internecie, one są wszędzie. Osoby, które uważają, że można osiągnąć szczęście poprzez bycie szczupłym, poprzez bycie fit. Ja proszę te osoby, żeby one nam dały spokój, żeby one nam dały żyć. Nam plus size. Ludzie, proszę was, Nie zasypujcie nas tym wszystkim, nie przywołujcie nas do porządku, nie próbujcie nas zerwać z tych kanap. My jeżeli będziemy chcieli, to my z tych kanap po prostu powstaniemy, pójdziemy i będziemy ćwiczyć i będziemy się odżywiać tak jak wy. Ale póki co, to dajcie nam po prostu spokój, bo ilość kortyzolu, który my wytwarzamy pod wpływem tych waszych nagabywań, tego mówienia o tym zdrowiu, jak wy dbacie o to nasze zdrowie i jacy my powinniśmy być, to ilość tego kortyzolu nas zabija, a nie ta tusza. Słuchajcie, wyjrzę teraz, zobaczę, czy, słuchajcie, nie wrócił mój mąż, ale nie. Wygląda na to, że ja będę mogła tę audycję prowadzić nadal, znaczy nagrywać nadal i nadal mogę opowiadać. Bo on dzisiaj pojechał nad morskie oko, ale tam jakaś burza się zerwała i on zaraz wróci. Więc tak, może ja opowiem o tym, o tej próbie bycia fit. Wege to nigdy nie byłam, ale fit tak. I czy ja byłam wtedy szczęśliwa? Słuchajcie, ja nie byłam szczęśliwa, dlatego że ja rozpaczliwie bałam się, że ja przytyję. Ja byłam na jakimś takim haju, trudnym do powiedzenia. Jakaś taka czułam się może lepsza od tych, którzy nie schudli. Pouczałam ich, tak, to taka, taka lola. Nie, to nie byłam szczęśliwa i jeszcze byłam przykra dla ludzi. I powiem wam, w jaki sposób ja byłam szczupła. Ja nie umiałam osiągnąć tej figury inaczej, niż szukając tabletki. Ja łykałam tabletki, które są zakazane w Polsce i w wielu krajach. Wtedy jeszcze nie były zakazane. Meridię, która powodowała uczucie sytości. Że ja mogłam zjeść na przykład na dzień jedną małą kanapkę i ja byłam, nie byłam głodna, ja byłam nasycona. Ale ja ryzykowałam
udarem mózgu i zawałem serca, bo to do tego doprowadzało. Do tego mogło to doprowadzić. Powiem wam, że jedzenie, głód. Ja po prostu po warzywach to ja się czuję 5 razy bardziej głodna, niż gdybym chyba nie zjadła wcale. Jak gdy jestem głodna, jestem okropna, mnie boli głowa, bardzo źle się czuję. Ja nie chcę się z tego tłumaczyć. Nie każecie przecież, żeby Bernarden był wyżłem. To dlaczego każecie, żeby osoba plus size stała się jakaś filigranowa? No, wy bądźcie filigranowi, wy się tym cieszcie. Ale nam dajcie spokój, dajcie nam po prostu żyć. No i nie wytwarzajcie tego kortyzolu w nas, bo to jest po prostu masakra, to co wy nam urządzacie. Wszyscy szczupli, wszyscy wege. Ja u mnie w pracy, taka jest jedna pani, która wręcz straszy, że ruszy tych wszystkich, którzy leżą na kanapie. Straszycie, że zabierzecie nam tę kanapę i wypędzicie nas na, nie wiem, na dwór, do biegania, do rowerów. No przecież ja was nie straszę, że ja wam zabiorę rowery i każę wam czytać książki na przykład, albo rozmyślać, albo każę wam pisać wiersze. Ja nie narzucam wam stylu życia. Nie każę wam być mądrzejszym, czy bardziej zainteresowanym jakimiś rzeczami, więcej czytać. Nie każę wam tego robić, więc wy mi nie każcie chodzić na rower, ani biegać. I nie mówcie ciągle, że ja nie mam prawa cieszyć się dobrym jedzeniem. Bo ja was nie straszę, że ja wam zabiorę wszystkie marchewki, wasze brokuły. Więc po co to mówienie, co ja powinnam jeść? Ja wam nie mówię, co wy powinniście jeść. Może jestem nieprzyjemna, przepraszam, ale po prostu tak jestem zdenerwowana tym takim ciągłym mówieniem, ciągłym narzucaniem, ciągłym przypominaniem, ciągłym straszeniem, że ja tak strasznie zachoruję. Jak ja nie będę jadła tego, co wy, jak ja nie będę taka jak wy. Ja zachoruję, jak wy po prostu będziecie mnie tak nękać. Ja wtedy zachoruję prędzej. Od waszych słów. I jeszcze bardzo proszę, żeby nikt nie kazał mi się ciągle badać i sprawdzać stanu swojego ciała. Ja, jak będę chciała się zbadać, to ja się zbadam. A ja będę żyła tyle, ile ja będę chciała. Ja naprawdę nie mam zamiaru żyć 100 lat w zdrowiu, bo ja wiem, że to jest niemożliwe. Ja wiem, jak to się wszystko skończy. I to się skończy wszystko dla nas tak samo. Więc dajmy sobie spokój. Kto chce się sprawdzać, badać, leczyć, wiedzieć, czy jest chory na przykład na raka wcześniej, to niech to robi. Ale jeśli ktoś nie chce, to uszanujmy to. No, każdy ma prawo żyć tak, jak chce. I po prostu nie ma obowiązku chodzenia, diagnozowania tego raka i ten, kto zdiagnozuje wcześniej, będzie wiedział, się leczył, to jest lepszy od tego, który nie chce wiedzieć i chce po prostu umrzeć, jak zachoruje. Bo ja, gdybym się dowiedziała, że jestem chora, to ja bym wolała umrzeć niż się leczyć. Widziałam po prostu, jak wygląda to leczenie. I to naprawdę nie jest życie dla mnie. Mnie to nie interesuje. Więc, powiem wam, skąd się we mnie to teraz wziął ten taki gniew. Otóż na stronie, znaczy na Facebooku jest... To się nazywa strona? Dobra, zapomniałam. No w każdym razie fani Radia Nowy Świat i tam takie dowcipasy jeden pan wrzuca rysunkowe i tam był taki ostatnio dowcipas, że leży taka pani plus size i na plaży i prosi męża, żeby jej posmarował plecy i on krzyczy, już biegnę rybko i niesie wiaderko olejku i coś takiego jak taka myjka na stacji benzynowej do smarowania jej tych pleców. I tam takie różne ordynarne pod spodem były dowcipy. No nie jest to głupik na pewno. O, niektórzy uważają, że wieloryb to też ryba. Trzeba wezwać Greenpeace. I się zaśmiewali. Ja byłam jedyną osobą, ktoś tam jeszcze napisał, że to jest w ogóle żart poniżej poziomu, ale ja byłam jedyną osobą, która napisała coś właśnie o szacunku losu plus size, że ten dowcip w ogóle po pierwsze nie jest śmieszny, a po drugie obraża te osoby. I dostałam taką burę, słuchajcie, że ja nie mam luzu, że ja się nie znam na żartach, że to jest żart na poziomie, a ja widocznie nie dorastam. No po prostu zbaraniałam. Mnie to tam w ogóle, kiedyś to tam mnie ruszały takie rzeczy, a teraz to niech sobie tam myślą, co chcą, ale
ja uważam, że to jest żart poniżej poziomu i w ogóle z tymi żartami, z tymi wygłupami, z tymi taką, bo jest taki wizerunek, że osoba gruba to osoba głupia. I ja myślę, że z tym naprawdę czas już skończyć. Ludzie, dajcie żyć. Żyjcie, dajcie żyć innym. Po prostu odpuśćcie. Odpuśćcie tym grubym i przestańcie dbać o ich zdrowie. My naprawdę sobie sami zadbamy, jak będziemy mieli ochotę. A wy nam dajcie spokój tylko. I jeszcze obiecany wiersz. Przeczytam. O, tu właśnie czytam jeszcze, co ja tu mam. A, już o tym mówiłam. Właśnie. O tym kortyzolu, tak. Kortyzol nas zabije. Kortyzol, a nie dieta i brak ruchu. I teraz wierszyk. Nadwrażliwość nie wybiera. Może biegać z piękną lalą. Może mieszkać w szklanej kuli. Może płynąć z nową falą. Może znikać w korporacji. Może płakać w spożywczaku. Może sprzątać na osiedlu. Może śpiewać w szarym ptaku. Może być filigranowa. Taka mala, krucha wielce. Może duża być niezgrabna. Taką łatwo trafić w serce. Pamiętajmy o tym. Odpuśćmy osobom plus size. Nie strzelajmy im w serce. Do widzenia. Papa, do usłyszenia. Beksalala. I piosenka. Ta na 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 na